Hej, witajcie w kolejnym już filmiku o mojej biblioteczce, czyli w trzeciej części Bookshelf Tour. Opowiem Wam dzisiaj o książkach, które się znajdują na trzeciej półce. Zapraszam. Na tej półce tak naprawdę będzie tylko 5 autorów, ale wszyscy są praktycznie moimi ulubionymi. I zaczniemy od mojej kolekcji książek Stephena Kinga. Na samym początku, jak widzicie, leży nie książka, tylko przedruk. Jest to przedruk, o już jest strasznie zniszczony, książki Rage. To jest tak naprawdę amatorskie tłumaczenie. Wydrukowałam sobie to i postawiłam na półce, ponieważ nigdy nie wyszła polska wersja tej książki, nigdy nie wyszło polskie tłumaczenie. Z tym się wiąże taka historia, że w Stanach kiedyś była taka sytuacja. Młody chłopak steroryzował swoją klasę, zabił nauczycielkę i właśnie razem z za pomocą broni palnej terroryzował swoją klasę przez kilka godzin. I znaleziono tą książkę właśnie, książkę Rage w jego pokoju później przy przeszukaniu. I wtedy King stwierdził, że zabrania do druku tej pozycji tłumaczenia na inne języki, więc teraz praktycznie już jest nigdzie niedostępna. Kolejny tutaj na półce to ulubiona moja książka tego autora, czyli Bastion. Świetna, świetna, bardzo polecam, mówiłam już o niej w pierwszym filmiku na moim kanale. Później mamy Sztorm Stulecia, następnie Historia Lizzie. Przez Historię Lizzie nigdy nie przebrnęłam, jak widzicie jest złamany grzbiet, więc kiedyś próbowałam, ale nie udało mi się, no jakoś nie umiem przebrnąć przez tę książkę, wydaje mi się w ogóle nieinteresujące, co jest dziwne, biorąc pod uwagę moją miłość do tego autora. Dalej mamy Talizman w dwutomowym wydaniu, tutaj jest jakaś biografia Stephena Kinga. Dalej mamy Komórkę, czyli świetny horror, co się dzieje z ludźmi, jak odbierają telefon. Bardzo, bardzo mi się podobał. Następnie Chudszy. I tutaj zaczyna się moja seria właśnie Stephena Kinga z wydawnictwa Pruszyński. Tutaj właśnie brakuje jednej książki, czyli Śpiących Królewien, które trzymam do wrap-upu grudniowego. Dalej, pierwsza książka Stephena Kinga właśnie wydana, czyli Carrie. Jedna z moich ulubionych. Później zbiór opowiadań Szkieletowa Załoga. Dallas 63, czyli jedna z nowszych książek, też jedna z moich ulubionych. Przebudzenie i tutaj widać właśnie wpływy H.P. Lovecrafta, Edgara Allana Poe w tej książce. Bardzo mi się podobała i jestem w sumie osamotniona w tych osądach, ponieważ większości osób jednak nie przypadła na do gustu. Kolejny Joyland, później Cujo, Mroczna Połowa i Doktor Sen. Doktor Sen to jest druga część Lśnienia. Dalej Misery, czyli jedna z najbardziej przerażających chyba książek bez w ogóle jakiegokolwiek ducha, czy klauna, czy czegokolwiek. Tak naprawdę samo życie, ale naprawdę przerażające. I tutaj na górze mamy Rose Mother, czyli pierwszą książkę, którą przeczytałam Stephena Kinga. Jest to wydanie mojej mamy, które sobie bezprawnie przywłaszczyłam. Jeszcze takie właśnie bardzo stare, trochę zakurzone, muszę tutaj posprzątać. Przesuwając się dalej, mamy tutaj Cmentarz Zwierząt, czyli jedna z najpopularniejszych książek tego autora. Później Blaze. Jak tutaj widzicie, jest właśnie na okładce wpisany Stephen King i Richard Bachman. Richard Bachman był takim alter ego Stephena Kinga. Wydawał pod jego nazwiskiem bardzo dużo powieści i co jest ciekawe, stworzył nawet cały jego życiorys, więc jeżeli wejdziecie sobie na Wikipedię pod właśnie Richardem Bachmanem, zobaczycie cały życiorys tej postaci. Dalej Ręka Mistrza, Podpalaczka, Czarny Dom, czyli druga część Talizmanu, Worek Kości i tutaj jeszcze na górze mamy Zieloną Milę, czyli jedną też z moich ulubionych książek tego autora i jedną z dwóch moich ulubionych ekranizacji. O drugiej Wam powiem jeszcze później. I dalej Po Zachodzie Słońca, czyli zbiór opowiadań. Następnie mamy tutaj Stuko Strachy. Wszystko jest względne i chyba w tym zbiorze jest też właśnie opowiadanie 1408, na którego podstawie też była ekranizacja. Dalej Pod Kopułą, Martwa Strefa i Nocna Zmiana. Nocna Zmiana też jest zbiorem opowiadań. I tutaj na górze mamy takie wydanie kieszonkowe, Czwarta po północy. Tak naprawdę powinno to być oryginalny, tutaj jest Cztery po północy i teraz w nowym wydaniu właśnie Albatros się
poprawił i wydaje to tak, jak powinno być, czyli 4 po północy. Są to jeszcze takie kieszonkowe wydania, bo kupowałam je, jak byłam jeszcze bardzo młoda i nie miałam wtedy tyle pieniędzy, żeby sobie kupować pełne wydania, kupowałam wszystko kieszonkowe. Dalej mamy tutaj jedną z najnowszych książki Kinga, czyli trylogia o panu Mercedesie, czyli Pan Mercedes, Znalezione, niekradzione i Koniec warty. Dalej mamy Czarna bezgwiezdna noc i ostatnio oglądałam film chyba właśnie z tego zbioru opowiadań. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale wydawał go Netflix i był o szczurach. Strasznie obrzydliwy. Później mamy tutaj Wiatr przez dziurkę od klucza i to jest książka uzupełniająca do cyklu o Mrocznej wieży. I na górze 3 takie małe książeczki w twardych wydaniach. I tutaj mamy Uciekiniera Richarda Bachmana, czyli właśnie Stephena Kinga, Rok wilkołaka oraz Colorado Kid. Przechodząc dalej, mamy tutaj dwie pierwsze części Mrocznej wieży, czyli jednej z moich ulubionych sag fantasy. Bardzo Wam polecam, naprawdę świetna saga, a kończy się tak, że mamy ochotę po prostu rozerwać wszystkie książki, które posiadamy Stephena Kinga. Ja przynajmniej miałam taką ochotę. Tutaj dalej mamy Sklepik z marzeniami, Bezsenność, Marzenia i koszmary, Dolores Claiborne oraz Grę Geralda. Dolores też jest jedną z moich ulubionych książek właśnie tego autora. Też nie ma tam nic nadprzyrodzonego, a naprawdę straszy. Wejdę na chwilę trochę wyżej. I tutaj, jak widzicie, z tyłu jest reszta książek Mrocznej wieży. Musiałam to tak poukładać, żeby mi się tutaj wszystko zmieściło. Dalej mamy zbiór 4 pory roku. I w 4 porach roku było opowiadanie Skazani na Shawshank i Skazani na Shawshank są drugą moją ulubioną ekranizacją właśnie prozy Stephena Kinga. 2 te filmy zostały wyreżyserowane przez Franka Darabonta, z tego co wiem. I później Regulatorzy i Desperacja. I tutaj Regulatorzy byli napisani przez właśnie Richarda Bachmana, a Desperacja przez Stephena Kinga. I polecam przeczytać obie te książki, bo są bardzo podobne. I ostatni stos Stephena Kinga. I tutaj od dołu mamy Oczy Smoka, Dance Macabre. I to jest książka, gdzie Stephen King dzieli się swoimi właśnie tym, co lubi, jeżeli chodzi o film, jeżeli chodzi o książki. Czyli to jest taka bardziej książka non-fiction, można powiedzieć. Później Łowca Snów, Big 8, Serca Atlantydów, to jest zbiór chyba 4 nowelek. Pokochała Toma Gordona, Ostatni Bastion Barta Davesa, później Wielki Marsz, jedna z moich ulubionych książek. To, bardzo ostatnio popularne, jeszcze takim starym, już sfatygowanym wydaniu. I tutaj jeszcze na samym końcu Christine i Lśnienie. Kolejnym autorem na tej półce jest Terry Pratchett i jego kolekcja Świata Dysku. Jak widzicie, tych książek jest mnóstwo. Mam praktycznie wszystkie oprócz tej serii, takiej podserii dla młodzieży o Tiffany Obolałej. Więc przejdźmy po kolei, co tutaj jest. Więc od początku. Tutaj mam Kolor Magii, Blask Fantastyczny, Równoumagicznienie, Mord, Czarodzicielstwo, Eryk, Trzy Wiedźmy, Piramidy, Straż Straż i właśnie ta książka to jest pierwsza część takiej właśnie podserii o straży w Ankh-Morpork i ta właśnie podseria o straży jest moją ulubioną serią ze Świata Dysku. Później mamy Ruchome Obrazki, Kosiarz, Wyprawa Czarownic, Pomniejsze Bóstwa, Panowie i Damy, dalej Zbrojni, Muzyka Duszy, Ciekawe Czasy, Maskarada, Na glinianych nogach i tutaj mamy też mit właśnie o golemach, jest bardzo ciekawe, Wiedźmi Kołaj, Bogowie Honor Ankh-Morpork, Ostatni Kontynent, Carpe Jugulum, Piąty Elefant, Prawda, i ta część jest o gazecie w Ankh-Morpork, więc też jest bardzo, bardzo fajna, polecam. Straż Nocna, Potworny Regiment, Piekło Pocztowe, Whoops, Świat Finansjery,
Niewidocznej Akademicy i tak naprawdę od tej książki, właśnie od Niewidocznych Akademików, zaczęła się moja przygoda z Terrym Pratchettem. Wygrałam ją w konkursie na opowiadanie na stronie fantastyki i pamiętam, że nie byłam w ogóle zadowolona z tego, że dostałam tą książkę. Jakoś nigdy nie sięgałam po Terrego Pratchetta i trochę mnie odstraszały okładki, bo twierdziłam, że te książki są dla dzieci. Jak widać, już teraz tak nie twierdzę. Stwierdziłam, że no jak dostałam, to przeczytam i naprawdę porwała mnie. Później jeszcze najnowsze, czyli Niuch i Para w ruch. I tutaj na samym górze mamy jeszcze takie książki jak Humor i mądrość świata dysku. Ta książka jest pięknie wydana i tutaj są fragmenty, takie fajne cytaty ze wszystkich książek właśnie Terrego Pratchetta ze świata dysku. Tutaj są wszystkie jego mądrości. Więc bardzo ją polecam, jeżeli chcecie mieć właśnie taki zestaw najciekawszych i najśmieszniejszych też cytatów. Żółw przypomniany i też trzy książki z nauki świata dysku. Pierwsza, druga i trzecia część. Kolejny autor, jakiego tutaj mam, jest to Neil Gaiman. Też bardzo, bardzo go lubię. Jak widzicie, mam sporo jego książek. I na samym dole jest moja ulubiona, czyli Amerykańscy Bogowie. Jeszcze w tym starszym wydaniu, które szczerze mówiąc nawet trochę bardziej mi się podoba niż te wszystkie nowe, które są wyżej. Księga cmentarna i Chłopaki Anansiego. Dalej mamy Nigdzie bądź, Mitologię nordycką właśnie, to jest najnowsza książka Neila Gaimana. Świetnie napisana właśnie mitologia, bardzo polecam na początek, żeby się zaznajomić właśnie z mitami nordyckimi. Później Gwiezdny pył. I Koralina. Koralinę czytałam ogólnie na czytniku, ale stwierdziłam, że muszę ją mieć i muszę ją przeczytać jeszcze raz. Jakoś przeraziła mnie ta książka. Jest niby skierowana do młodszego czytelnika, ale jednak według mnie jest dosyć straszna. Następnie mam trzy tomy opowiadań i tutaj są Rzeczy ulotne, Dym i lustra i Drażliwe tematy. I ogólnie jeżeli chodzi o Neila Gaimana, to ja uwielbiam jego właśnie krótką formę, uwielbiam jego opowiadania. On potrafi stworzyć opowiadanie, które ma dwie strony, a zawiera początek, rozwinięcie, zakończenie i są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Polecam wszystkie te trzy tomy, ale Drażliwe tematy według mnie są najlepsze. I tutaj na samej górze Ocean na końcu drogi. I ostatni stos, który tutaj mamy, to trzy książki Felixa Palmy, czyli Mapa Czasu, Mapa Nieba i Mapa Chaosu. Już o nich mówiłam w pierwszym filmiku, bardzo Wam polecam, żeby je przeczytać, według mnie są niedoceniane. A teraz, kto mnie śledzi na Instagramie, to teraz się dowie, że na księgarni oczytani.pl są w bardzo, bardzo niskiej cenie, bo kosztują około chyba 11 zł za tom. I od razu też uprzedzam, na co zwróciła mi uwagę Gosia z Tu Czytam. Nie czytajcie opisu Mapy Chaosu, bo tam właśnie z tyłu na ostatniej, na okładce jest straszny spoiler, więc nie czytajcie tego, naprawdę. Nie wiem dlaczego też zawsze mówiłam na to trylogia czasu, ale nie, to jest trylogia wiktoriańska. I tutaj na samej górze już ostatni autor, czyli Robert McCammon. Mam tutaj dwie części Łabędziego Śpiewu. I to są książki postapokaliptyczne, świetnie napisane. I ostatnie, czyli Magiczne Lata. Bardzo dziękuję za obejrzenie już trzeciej części Bookshelfturu. Mam nadzieję, że będziecie też oglądać następne. Tutaj może nie było tak bardzo ciekawie, bo tylko pięciu autorów, ale za to moich ulubionych. Więc bardzo Wam dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!